Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z komiksem pod tytułem Andromeda, czyli Długa Droga do Domu. Komiks ten jest o pewnym mężczyźnie, który podróżuje i podczas swojej podróży poszukuje własnego przeznaczenia. Podróżuje on po najróżniejszych krainach. Mamy tutaj na przykład świat rodem ze świata postapokaliptycznego, świat starożytny, świat legend i mitów. I w komiksie w tym niesamowicie dużo jest symboliki oraz różnych odniesień. W komiksie tym pojawiają się najprzeróżniejsze istoty, niemalże rodem z horroru. I komiks ten jest strasznie trudny, bardzo trudny w odbiorze i jest mi niesamowicie ciężko opisać, o czym właściwie ten komiks jest. W komiksie tym jest niewiele dialogów, pojawia się naprawdę bardzo dużo stron, na których nie pada ani jedne słowo, a co do kreski, moim zdaniem kreska jest rewelacyjna, mimo tego, że ona jest czarno-biała, jest bardzo ładna, niesamowicie szczegółowa i z niesamowitą przyjemnością patrzyło mi się na niego. No ale komiks ten niestety nie jest dla każdego i myślę, że na pewno nie każdemu się ten komiks spodoba, ponieważ w komiksie tym nic nie jest powiedziane wprost. Po lekturze tego komiksu można przejść do przeróżnych wniosków i myślę, że każdy czytelnik tego komiksu może mieć kompletnie inne wnioski, inne przemyślenia na jego temat. I czy ja ten komiks polecam? Powiem Wam, że bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli jesteście miłośnikami naprawdę genialnej kreski, to myślę, że komiks się spodoba. No ale kreska to nie jest wszystko. Mi się ten komiks spodobał, dobrze mi się go czytało czy oglądało, ale podejrzewam, że bardzo wielu rzeczy nie zrozumiałam, wielu rzeczy nie wyłapałam. Po prostu ten komiks prawdopodobnie jest dla mnie zbyt trudny i z pewnością komiks ten jest adresowany do dojrzałego czytelnika. I ja jestem bardzo zadowolona z jego lektury. Myślę, że z przyjemnością sięgnę po niego jeszcze nie raz, bo ta kreska naprawdę bardzo mi się spodobała. Myślę, że dla samej kreski warto przeczytać go ponownie. No ale czy ja Wam go polecam? Ciężko jest mi powiedzieć. Myślę, że warto zwrócić na ten komiks swoją uwagę. Warto się zastanowić nad jego zakupem. Ale czy każdemu się on spodoba? Jestem pewna, że nie. Że komiks jest bardzo specyficzny i no i nie każdemu się spodobał. Jeżeli lubicie historie pełne symboliki, komiksów, w których nie wszystko jest powiedziane wprost, ten komiks może Wam się spodobać. Ale jeżeli lubicie łatwe, proste historie, to nie do końca ten komiks może Wam przypaść do gustu. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i cieszę się, że miałam przyjemność się z nim zaznajomić. On okładkowo kosztuje 49 zł, ale można go dostać już za 34,40. Komiks, nad który naprawdę warto się zastanowić i spróbować go przeczytać. Moi kochani, to już będzie szybciutka, koniec tej szybciutkiej recenzji. Dziękuję za razem spędzony czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.